Skąd się nam w ogóle ten pomysł na tarcznika wziął? Otóż wziął się, proszę Państwa, stąd, że w rejonie Opola Lubelskiego, w rejonie Sandomierskiej, stał się on poważnym problemem. Natomiast ten problem jest, występuje już na południu Polski, już o tym mówił. To jest fakt, to jest bardzo duży problem. Te zdjęcia, które Janusz pokazywał, przedstawiał, to nie są zdjęcia z atlasów szkodników, tylko my te zdjęcia zrobiliśmy jesienią w trakcie zbiorów w Sandomierzu, między innymi. I w kwaterach chronionych bardzo intensywnie, i w kwaterach, a najgorsze okazy to były właśnie z kwater po sąsiedzku, no, mniej chronionych. Więc zachęcamy do tego, żeby skupić się na tym problemie u siebie i po prostu wyprzedzić tego tarcznika. Nie dać się zaskoczyć, bo naprawdę walka z nim, ochrona jest bardzo trudna. Owszem, mamy jakieś narzędzia i to całkiem skuteczne, ale znowuż będziemy się musieli nauczyć monitoringu, określania tych najlepszych, właściwych momentów i faz do zobaczenia tego szkodnika. Dlatego zachęcam, żeby już, zanim jeszcze on do nas nie przybył, to się przygotować, pułapki, monitoring. My, tak jak Janusz powiedział, startujemy z monitoringiem od tego sezonu tarcznika. Oczywiście i będzie ten monitoring prowadzony na południu kraju, na zachodzie, ale i tutaj w centrum. Więc będziemy pomagali w tym zakresie i Państwa informowali o właściwych terminach zabiegów, jeśli takie będą potrzebne w danych salach. 2015 rok zauważony w okolicach Opola Lubelskiego. No tutaj prawdopodobnie trafił z materiałem szkółkarskim, przyjechał ze słonecznej Italii z przetkami, no i tam się dość dobrze zadomował. Jeśli chodzi o ilość pokoleń, to tutaj w naszym strefie klimatycznej jak na razie możemy mówić o jednym pokoleniu, ale południe Europy to już są dwa pokolenia, natomiast w jeszcze cieplejszych regionach globu no, tych pokoleń może być nawet do 6. Także no, to jest spore zróżnicowanie, ale generalnie można powiedzieć, że nawet przy tym jednym pokoleniu, które mamy w chwili obecnej, no jeżeli staje się powszechny na danym terenie, to jest to duże zagrożenie. Naturalnie wrogowie no niestety nie są za bardzo w stanie nam kontrolować w przypadku dużej populacji, pojawienia się dużej populacji tarcznika całkowicie, no i musimy uciec się do ochrony typowo chemicznej, tak? Poczynając od działań ze środkami działającymi mechanicznie, środkami, które w swoim składzie zawierają, są właściwie zbudowane na olejach, przykładem jest katanol czy kortigol, w okresie właśnie wczesnej wiosny, w okresie bezlistnym, pierwszy zabieg tymi preparatami i to w dużym stężeniu, bo aż 6%. Jeżeli problem tego tarcznika występuje faktycznie w danym rejonie na znacznym poziomie, no to nie jest jeden zabieg, ale tych zabiegów preparatami olejowymi może być dwa lub też nawet trzy, z tym, że kolejne wiadomo, że w mniejszych stężeniach, żeby już później nie działać fitotoksycznie na rozwijające się świeżo liście. Te kolejne zabiegi to są już zabiegi w stężeniu 2%. No i tutaj do walki z tym szkodnikiem możemy włączyć również Next Pro, preparat silikonowy i tutaj dawka na poziomie 0,5%. W przypadku produktów działających mechanicznie, co jest ważne, to dokładne właśnie pokrycie drzew. Najczęściej jesteśmy
to w stanie zrobić, przejeżdżając podwójnie tym samym rzędem, w jedną, w drugą stronę, ale też no, zwracając uwagę na to, żeby nie było ściekania tej substancji, tylko żeby ta substancja, która jest naniesiona, żeby ona się przyklejała i zostawała. No to też warunki pogodowe, to musi być okres bezdeszczowy, tak żeby właśnie bezproblemowo doszło do zaschnięcia czy tych olejów, czy też silikonu, aby no, w jakimś sensie to mechaniczne unieruchomienie lub też odcięcie od dopływu powietrza no, powodowało ograniczenie populacji tarcznika. No i jeśli chodzi o walkę chemiczną, no to do tej pory mieliśmy taką możliwość tylko przy wykorzystaniu spirotetramatu, czyli środka Movento, w dawce tej dużej, 2,25 litra na hektar. No to jest też ograniczony czas, kiedy można było zastosować ten produkt po to, żeby no, uzyskać jego maksimum możliwości, żeby uzyskać najlepszą skuteczność. Ten czas to właściwie po kwitnieniu do początku opadu czerwcowego. W chwili obecnej od kilku dni mamy jeszcze jeden bardzo dobry produkt do walki z tarcznikiem. Jest to środek Exirel. My, proszę Państwa, robiliśmy doświadczenia w ubiegłym sezonie, takie porównawcze, właśnie wykorzystując Nextpro, wykorzystując też między innymi flonikami, jako substancję aktywną, czyli to flonikami, substancja aktywna z Tepeki, alakazamu, dwóch produktów. I muszę powiedzieć, że te efekty były też bardzo interesujące i ten flonikamid zastosowany w okresie przedkwitnieniowym jest też na pewno dobrym rozwiązaniem nie tylko w monitoringu mszyc, tak, czyli w ograniczeniu występowania mszyc, ale również ma bardzo korzystny wpływ na zmniejszenie populacji tarcznika.